Witajcie kochani, tym filmem chciałbym zachęcić wszystkich do dyskusji na temat taki dość kontrowersyjny. Czy wolno jest stosować przewód 3x1,5 do połączenia między dwoma włącznikami schodowymi? Mam tutaj przygotowaną tak na szybko instalację, gdzie są dwa włączniki schodowe, punkt świetlny, wszystko działa. Do tej puszki, do pierwszego włącznika wchodzi zasilanie, oczywiście przewód 3x1,5. Tym fragmentem między dwoma włącznikami zajmiemy się za chwilę. I od drugiego włącznika wychodzi przewód tak samo 3x1,5, przewód ochronny, przewód neutralny, przewód zasilający do oświetlenia. Tutaj jak widać, celowo wszystkie przewody są bez izolacji. Nie patrzcie na te zwinięte tutaj przewody, bo one są, zostawiłem je dłuższe tylko dlatego, że będą mi za chwilę potrzebne. Zaraz wyjaśnię. Na razie skupmy się na tym fragmencie tutaj, czyli pomiędzy włącznikami schodowymi, ile mamy żył. Mamy żyłę ochronną, mamy żyłę neutralną i mamy dwie żyły, które służą do korespondencji między jednym włącznikiem schodowym a drugim. Czyli jak widać, w tym wypadku nie ma innej możliwości. Przewód musi być czterożyłowy i takim przypadkiem nie chciałbym się zajmować, bo ewidentnym błędem jest położenie tutaj przewodu trzyżyłowego i wykorzystanie przewodu ochronnego jako przewodu do korespondencji, bo tracimy automatycznie ochronę na punkcie świetlnym. W tej sytuacji to podłączenie, które mam tutaj wykonane, jest jak najbardziej poprawne. Do pierwszego włącznika dochodzi zasilanie, od pierwszego włącznika do drugiego włącznika idzie przewód korespondencyjny czterożyłowy i na punkt świetlny przewód trzyżyłowy już wychodzi, ale od drugiego włącznika. A co w sytuacji, jeżeli będziemy chcieli, żeby zasilanie dochodziło do tego włącznika tutaj, od niego odchodziło zasilanie na punkt świetny i tylko puszczona sama korespondencja do drugiego włącznika, żeby on działał. I teraz właśnie po to odizolowałem te wszystkie przewody, żeby Wam pokazać, że tutaj, w tym miejscu wystarczą nam trzy żyły tak naprawdę. Czyli przy takim układzie, kiedy zasilanie dochodzi do tego samego włącznika, od którego odchodzi przewód na oświetlenie, do drugiego włącznika na korespondencję, teoretycznie wystarczą tylko trzy żyły, czyli można by było tu położyć przewód trzyżyłowy. I teraz pytanie do Was. Można czy nie można? Słyszałem takie opinie, że przewodu ochronnego nie wolno jest wykorzystywać jako przewodu fazowego. Jest to jak najbardziej prawda, tylko że przewód żółto-zielony nie jest przewodem ochronnym. Każdy przewód ochronny jest przewodem żółto-zielonym, ale nie każdy przewód żółto-zielony jest przewodem ochronnym. Wystarczy sobie poczytać w internecie definicję przewodu ochronnego. Jeżeli mamy przewód żółto-zielony i założymy na niego izolację termokurczliwą koloru czarnego, tak samo na przewód niebieski, możemy śmiało to wykorzystać jako przewód fazowy. Czy w tej sytuacji można tak zrobić? Właśnie dlatego zachęcam Was do dyskusji. Druga taka opinia, którą słyszałem, to taka, że jest przepis, który mówi o tym, że cały obwód powinien być zabezpieczony przewodem ochronnym. I teraz tak, czy to nie jest błędna interpretacja przepisu, że niektórzy chcą dokładać tutaj przewód jeszcze dodatkowo żółto-zielony, który z tej strony jak najbardziej jest połączony z przewodem ochronnym, ale z drugiej strony nie jest podłączony do niczego i on do niczego nie służy, nigdy do niczego nie zostanie wykorzystany. Jest po prostu dodatkowa żyła, która jest w instalacji,
a tak naprawdę nie służy kompletnie do niczego, a przewód ochronny ma służyć do ochrony przeciw porażeniu. I teraz, jaka jest różnica między instalacją taką, a instalacją, która była tutaj na początku? Przewód ochronny od źródła zasilania ma dotrzeć na koniec obwodu, czyli do źródła światła, które musi być uziemione, jeżeli jest taka potrzeba oczywiście. I teraz tak się zastanawiam, czy ktoś z Was będzie w stanie sensownie wytłumaczyć, po co ten przewód ochronny między tymi dwoma włącznikami schodowymi. On do niczego nie służy. Przepis mówiący o tym, że cały obwód ma być zabezpieczony, prawdopodobnie temu, kto pisał ten przepis, zależało na tym, że od początku uziemienia do ostatniego punktu odbioru, czyli do punktu świetlnego, ma to uziemienie dotrzeć. Ale puszczanie go między włącznikami całkowicie mija się z celem. Ten przewód nigdy nie zostanie do niczego podpięty, nigdy od tego kolejnego włącznika przy takim układzie, gdzie tu idą cztery żyły, nigdy od tego włącznika nie odejdziemy z zasilaniem gdzieś dalej, nie pójdziemy na jakąś następną lampę wyżej, jeżeli jest tak podłączone, jak mam tutaj. Oczywiście moje zdanie na ten temat, jak to powinno być podłączone, jak jest najlepiej, czy dopuszczam taką możliwość, żeby tutaj położyć przewód trzyżyłowy między tymi włącznikami, czy nie dopuszczam w ogóle takiej możliwości, przedstawię Wam w kolejnym filmie. A w międzyczasie właśnie zachęcam wszystkich do dyskusji, jaki przewód, robiąc nową instalację, byście tutaj położyli. 3x1,5, 4x1,5, 5x1,5, a może jeszcze jakaś inna możliwość. Zachęcam wszystkich do komentowania, ponieważ jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Co Wy byście zrobili, jak Wy byście radzili, może znacie jeszcze jakieś inne dodatkowe przepisy, które narzucają położenie takiego albo innego przewodu. Jestem naprawdę bardzo ciekawy Waszego zdania. Zachęcam również do obserwowania mnie i obejrzenia kolejnego filmu, bo pokażę Wam w nim według mnie taki najlepszy sposób, najbardziej uniwersalny, jeżeli chodzi o podłączenie wyłączników schodowych. Dzięki wielkie za oglądanie.